Więc przychodzi ten czas, kiedy ostatni raz się z wami witam. Czy to oznacza, że odchodzisz z YouTube'a? Tak. Odchodzę. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale zawsze, gdy zamawiam coś przesyłką, to całe dnie czekam na pana przynosiciela. A może źle podałem adres? A może coś im się pomyliło i w ogóle nie przyjdzie? A może przyszło, jak mnie nie było i pan przynosiciel zostawił karteczkę w skrzynce na listy? Tak też było i tym razem, kiedy dostałem SMS-a, że kurier z książką wyjechał. Oczywiście niektórzy to dostali dzień wcześniej, a niektórzy nie. Zgadnijcie, w której grupie byłem ja. Dobra, ale nie to jest najważniejsze. Kim jest autor? Jason Hunt, dawnie znany jako Kominek. Tak naprawdę nazywa się Tomek Tomczyk. Nie znać go i zakładać bloga to trochę tak jak pisać wiersze i nie wiedzieć, kim była Szymborska. Jeden ze starszych, blogerów. A jeśli chcecie się dowiedzieć o nim czegoś więcej, to odsyłam wam do opisu. Tam jest link do jego bloga. Autor reklamuje książkę jako powieść motywacyjną, ale to nie do końca jest dobre określenie. I najgorsze jest to, że ciężko zaproponować mi jakieś inne, które będzie bardziej trafne. Ktoś to dobrze porównał do Małego Księcia, tylko z mniej oczywistymi wnioskami. Po oswajaniu i tego typu każdy zna i to jest dosyć oczywiste. Natomiast w Thorn mamy przemyślenia, z którymi możemy się nie zgadzać, ale nie możemy powiedzieć, że są pozbawione sensu czy logiki. Książka ma fabułę. Tomek sam mówił, że fabuła tutaj nie jest najważniejsza, ale muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę fajna. A jeszcze jak do tego dołożymy to, że jest oparta na faktach, to w ogóle bardzo fajnie. Ciąga zastanawiać, co będzie dalej, no i zakończenie. To jedyne tego typu zakończenie, które wywołało u mnie emocje. Serio. Naprawdę nad tym myślałem jeszcze przez dłuższy czas. Myślę, że to dlatego, bo wszystko opowiedziane jest tam w taki prawdziwy sposób. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale lepszego określenia do tego nie znajdę. Wiele z sytuacji z książki możemy odnieść do samych siebie i przemyśleć je w innym świetle. Do tego łatwo jest chociaż w części utożsamić się z głównym bohaterem. Każdy w nim widzi trochę własnych cech, ale nie do końca je nazwał i nie przemyślał tego tak, jak jest to opowiedziane w książce. Książka opowiada o dążeniu do celów, o upadkach i podnoszeniu się z nich. Wiem, że może brzmieć to trochę jak książka napisana przez Blanforta Piotra czy kogoś tego typu, ale to naprawdę jest kompletnie inny poziom. W książce zostają oni nawet wyśmiani. Okej, można ją wcisnąć do poradników motywacyjnych, ale to kompletnie inna liga, jak ja i oczo. Jest to jedna z tych książek, do których wraca się po latach i odkrywa rzeczy, na które wcześniej zupełnie nie zwróciliście uwagi. Jak właśnie Mały Książę czy Kubuś Puchatek. Największą wadą tej książki jest to, że łatwo można się z niej śmiać. Ale zastanówcie się, czy do wszystkiego musicie podchodzić tak krytycznie. Znaczy, okej, warto samemu przemyśleć, czy coś faktycznie jest fajne, pomimo że wszyscy mówią, że jest super. A w niektórych sytuacjach, gdzie ktoś mocno otwiera siebie i przestaje udawać takiego na przykład śmieszka internetowego, bardzo łatwo go wtedy zhejtować. I to w taki najprostszy sposób, więc zastanówcie się, czy to by na pewno jest taka dobra droga. Jeśli czytacie bloga Tomka i znacie jego starsze teksty, to na pewno mieliście skojarzenie z Ławeczką. Bo te historie wydają się być powiązane, ale w Ławeczce numer 2 jest coś, co kompletnie nie pasuje z książką. Żeby rozwikłać te tajemnice, udałem się do kogobrzej by innego jak autora. W ogóle jakie to jest super, że przeczytałem książkę, miałem jakąś wątpliwość, więc napisałem do autora i 5 minut później miałem odpowiedź. Napisał, żeby zapomnieć o blogu czytając tę książkę. I żeby właśnie nie próbować połączyć tych historii, bo jednak książka jest ważniejsza. No i na koniec to, co bardzo lubię. Zagadki. Nawet nie to, żeby je wyszukiwać czy rozwiązywać, tylko mieć świadomość, że ktoś się postarał i ukrył w swoim dziele. I one później zawsze są przez bardzo długi czas odkrywane na grupach, forach, stronach, czymkolwiek. No. W opisie daję wam link do grupy, która zajmuje się właśnie wyszukiwaniem tych wszystkich smaczków. Jedynym problemem jest tylko to, że jako hasło musicie podać nową ksywkę Batmana, a to będziecie wiedzieli dopiero jak przeczytacie książkę. No i tutaj chyba nadchodzi czas pożegnania. Ale bias, ale dlaczego? Gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni. Tylko poczekajcie te 2 tygodnie i będzie super. W komentarzach możecie zadawać pytania, prawdopodobnie będę brał wszystkie, więc macie pewność, że odpowiem na wasze. Tylko niech będą jakieś kreatywne. Mogą być o książce. No i widzimy się w roku szkolnym. Oj, jak będziemy się widzieli. Oj, jejku, ale będzie fajnie. To elo. This is